ilość odpadów zależy od specyfiki warsztatu. Jeżeli warsztat działa przeglądowo i naprawczo, to najwięcej jest olejów przepracowanych, złomu z części zamiennych, no i filtrów, filtry powietrza i filtry oleju. Akumulatory podlegają recyklingowi. Właśnie platforma Bioservice proponuje odkup tych zużytych akumulatorów. Firma, która wyznaczona przez Bioservice, odbiera od nas te akumulatory, oczywiście płacąc nam określoną kwotę za kilogram akumulatora. Podobnie jest ze złomem. Współpraca z Bioservicem pozwala nam uniknąć kontaktów z firmami, które nie mają odpowiednich uprawnień do odbioru odpadów niebezpiecznych. I dzięki temu, że właśnie ta platforma weryfikuje status tych firm, no mamy po prostu łatwiej. Połączenie Bioservice'u z platformą BDO pozwala nam na uproszczenie pewnych czynności, bo zgłaszając konieczność odbioru do Bioservice'u, od razu pojawia się też to zgłoszenie w BDO i dzięki temu mamy już łatwiej i prościej tą sprawę rozwiązaną.